Witam Państwa bardzo serdecznie na niezwykłym spotkaniu autorskim ze sławną aktorką filmową, teatralną, autorką najnowszej książki pod tytułem Moje szczęśliwe wyspy. Magdalena Zawadzka w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej. Zagrała w niezliczonej liczbie filmów i spektakli teatralnych. Dla czytelników biblioteki Magdalena Zawadzka znana jest także jako autorka wspomnień i felietonów pod tytułem Taka jestem i już oraz Gustaw i ja. Tym niezwykłym spotkaniem Biblioteka Publiczna wraz z Fundacją Szafa Gra kończy realizację projektu Pretekst od książki do sztuki. Mam nadzieję, że to spotkanie stanie się dla nas pretekstem zarówno do sięgnięcia po książkę, jak i również kontaktu z innymi formami sztuki. Moderatorem dzisiejszego spotkania z panią Magdaleną Zawadzką będzie Hanna Mierska-Grudzińska, założycielka wydawnictwa Marginesy. Powitajmy brawami panią Magdalenę Zawadzką. Kręcę, bo chcę jakoś się wygodnie usadowić i tak, żeby być blisko Państwa. Tak sobie myślę, że ten fotel może być dobry. Także dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Trochę jesteśmy onieśmielone wielkością sali. Przerażone. Proszę nas wybaczyć. Ale myślę, że uda nam się osiągnąć taki nastrój i ta sala nas nie będzie przerażać. Ciebie, Magdo, na pewno nie przeraża, bo ty byłaś już w większych salach. No tak, ale dlatego były większe, że było zaplanowanych więcej osób. A tutaj tak musiałabym sobie tak jak koń na klapki boczne założyć, żeby nie widzieć tych bocznych, pustych sektorów. Ale tak czy inaczej bardzo dziękuję Państwu, że przyszli Państwo tutaj w ten już jesienny, ciemny, smutny wieczór, że może zrobić nam i z tej strony, i z tej weselej na duszy.